samego początku zadaniem Izby było działanie, ażeby pomóc z podmiotom gospodarczym w poznaniu prawa, w poznaniu zasad rozliczania projektów unijnych. Jakby pomóc im w poznaniu także i zagadnień związanych z prowadzeniem firmy, jeżeli chodzi o księgowość, przepisy prawa, przepisy wyższego rzędu, żeby dać im możliwość porozumiewania się także między sobą i żeby mieli możliwość, platformę do wymiany doświadczeń lub zasięgania opinii. Począwszy od roku 2005, już w sposób istotny wpływaliśmy na to, żeby powstawało dużo firm, które tworzyły się na bazie tak zwanego samozatrudnienia, czyli żeby młodzi ludzie, lub nie tylko młodzi, bo trzeba sobie też powiedzieć jasno, że w różny sposób jakby za kładanie firm było także i po stronie osób starszych, które traciły pracę, bo były redukcje, były różnego rodzaju restrukturyzacje. My jesteśmy też organizacją pożytku publicznego i jesteśmy jakby przygotowani w sposób także i mentalny do tych działań, które obejmują i biznes, i także sferę społeczną łącznie. Nie jest to rzecz prosta, w związku z tym podejmujemy się też różnych działań. Na przyszłość mamy plan prowadzenia tego ośrodka, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, który właśnie daje możliwość korzystania za darmo ze wszystkich usług dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki osobom, które jeszcze nie mają tej wiedzy, jak się obracać, jak korzystać ze środków unijnych. Zwłaszcza dotyczy to stowarzyszeń różnych, nie tylko biznesowych. Najważniejszym jest to, żeby nie uczyć się dla samej nauki. Uczyć się po to, ażeby żyć godnie, żeby znaleźć pracę, nie tyle znaleźć, może nawet kreować tą pracę w wielu przypadkach, tworzyć coś cały czas nowego, i nie wolno się zatrzymywać, cały czas się przez całe życie idzie, uczy się i idzie do przodu.